Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku wracamy do przeszłości i otworzymy sobie dwie puszki kolekcjonera z kolekcji Panini Euro 2020 Kick-Off 2021. Jak możecie zobaczyć, są to nordyckie małe puszki kolekcjonera. Dostałem je z Fantopa. Przy zakupie produktów dostaje się gratisy, jeżeli ktoś jest stałym bywalcem w sklepie u mojego znajomego Wojtka, to można liczyć często na jakieś dodatki, na jakieś bonusy. Także otworzymy sobie dzisiaj te dwie puszki. Zrobimy sobie pojedynek między nimi. Wpadajcie do Wojtka na sklep. Zakupujcie różne rzeczy, różne kolekcje. No a my teraz przechodzimy do unboxingu i w środku mamy takie oto trzy limitki. Antony Martial z Francji, Serge Gnabry Niemcy i Werner również Niemcy. Zobaczymy, jaki tutaj pojedynek będzie można stoczyć. I druga puszka. Limitki są tutaj. Też jest Timo Werner, Dolberg z Danii i Sancho Anglia. No, czyli będziemy musieli zrobić tak, że jeżeli wpadnie karta z Niemiec, to za dwa punkty liczymy, bo mamy tylko dwa zespoły, a tutaj trzy. Dania, Niemcy i Anglia. Czyli te cztery saszetki dla tych limitek, a te cztery dla tych trzech. No i zaczynamy. Pierwsza saszetka i mamy Dajera, fans favorite Anglia, i patrzcie, od razu mamy rarkę Invincible. Szczęsny Alexander Arnold, Bruno Fernandes i Lukaku, a więc nie ma nikogo tutaj z Francji ani Niemiec. Następnie Daniel James, Valia, key player. I nordycka karta z Finlandii, Scandinavian Star, Lot, Kamara, Taylor i Sparv. Natomiast z bazówek Czaka ze Szwajcarii, z Włoch Florencji, z Portugalii João Felix i są Niemcy Emre Can, czyli za dwa punkty, bo tak jak wcześniej mówiłem, mamy tutaj dwóch Niemców. No i przechodzimy na drugą stronę. Tutaj jest Vida na karcie Fans Favorite z Chorwacji. Z Danii mamy Paulsena, Braithwaite i Dolberga. I od razu również druga karta. Skandynawian Schmeichel, Kier, Christensen. Czyli 2 do 2 w tym momencie. Do tego Hiszpania, Rodri, Ruben Dias, Portugalia, Thiago, Hiszpania, Armstrong, Szkocja i Cillessen, Holandia. 2 do 2 po pierwszym rozdaniu. W drugiej saszetce po lewej stronie mamy Second Skin Valia. Z Rosji Multiple Ozdojew, Zobnin, Miranczuk. Polska Milik, Goal Machine. Nordykiem jest Van Dijk, Game Changer. A na bazówkach mamy Holandię Promes, Ukraina Karawajew, Belgia Courtois i Słowacja Chrosowski. Ok, czyli teraz nie wpadło nam nic. Idziemy na prawą stronę i mamy tutaj Tufana z Turcji, fans favorite. Ponownie Turcja, Multiple, Demiral, Celik, Kabak. I jest trzecia karta z Danii, też Skandynawian Star, Eriksen, Poulsen, Dolberg i Braithwaite. I do tego mamy Ademi, Macedonia, Fernandez, Rosja, jest Anglia, Sterling, 4-2. Z Polski Kędziora i Hiszpania, De Gea. Połowa saszetek otworzona, prowadzi prawa strona. A w kolejnej saszetce po lewej stronie mamy Van Dijka na karcie Fans Favorite. Do tego z Danii mamy Scandinavian Star, Højbjerg, Vaz, Delaney, Skov. Z Chorwacji Marcelo Brozovic, Shining Star.
I na bazówkach Bruno Fernandes, Portugalia, z Danii Højbjerg, Czechy Souček, Rosja Zobnin i Niemcy Brandt za 2 punkty, czyli 4 do 4 w tym momencie. Jesteśmy na prawej stronie. Danilo Pereira, fans favorite, Portugalia. Z Belgii Mertens, goal machine. Z Włoch Donnarumma, to jest karta nordycka, game changer. Z Francji mamy Lengleta, Belgia Lukaku, Węgry Salaj, Belgia De Bruyne i Szwajcaria Szar. A więc mamy przed ostatnim rozdaniem remis 4 do 4. Miejmy nadzieję, że będzie rozstrzygnięcie. Tu fans favorite Turcja. Z Polski Multiplay League Walukiewicz. Jest Anglia game changer Harry Kane. To jest Nordyk. I na bazówkach Rosja Semenov, Anglia Harry Kane, Polska Zieliński, Włochy Chiesa i Czechy Masopust. Czyli tutaj już nic więcej nam nie wpadło. Zostaje ostatnia saszetka i ogromna szansa na zwycięstwo właśnie prawej strony. Szoboszlaj, fans favorite Węgry. Olsen, Szwecja, goalstopper. Nordyk ze Szwecji, Lindelöf, Lustig, Olsen, Jansson. I bazówki. Walia, Lokier, z Francji Lenglet. Jest Dania, Dolberg, zawodnik, który jest na karcie limitowanej, więc jest zwycięstwo prawej strony. Celik Turcja i Włochy Jorginho. A więc, moi kochani, wygrywa mała puszka z prawej strony, gdzie był Sancho, Werner i Dolberg. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to łapki w górę. No i zapraszam Was również na większy kanał Łukasz Musioł. Będziecie mieć tam również odnośniki pod koniec filmu do filmów z tego większego kanału. Także zapraszam Was serdecznie. A dzisiaj to wszystko. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!